Witaj! Zapraszam Cię dziś na przejażdżkę po mojej okolicy, a jednocześnie chcę odpowiedzieć na pytanie, jak zmotywować się do sukcesu. Jeśli chcesz osiągnąć jakiś ważny dla Ciebie cel, to trzeba pamiętać o jednym. Jest bardzo rzadko, żeby mieć jakieś duże szczęście i nagle, żeby coś się wydarzyło i to samo do Ciebie przyszło. Jeśli widzisz, że do kogoś coś nagle samo przychodzi, nie wierz w to, że to jest po prostu szczęście. Ten ktoś znał, dobrze wiedział, jaki ma cel i potrafił złapać okazję we właściwym momencie. Ale zazwyczaj jest to tak, że jeśli znamy swój cel, jeśli wiemy, co chcemy zrobić ważnego w życiu naszym, czy to dotyczy naszego ciała, czy to dotyczy naszej kariery, czy nauki, wszystko jest małymi krokami. I krok po kroku, codzienną dyscypliną, wstawaniem rano, dobrym odżywianiem, to osiągamy powoli ten cel. Każdy dzień, każda godzina zbliża nas do tego celu. Wymaga to dyscypliny i koncentracji, ale muszę Ci powiedzieć, że przynosi to efekty. Jeśli ktoś mnie zna i pamięta z czasów szkoły średniej, to wie, że ja właściwie byłam zupełnie przeciętną uczennicą. Tak, miałam trójkę w większości. I też nie bardzo się przykładałam do wszystkich przedmiotów, bo nie wszystko mnie interesowało. Ale małymi krokami, powoli zrobiłam doktorat. Wcale mi to nie przeszkadzało. I Ty też małymi krokami, bo przecież trudno dostać doktorat od tak, no niektórzy dostają doktorat honoris causa, ale zazwyczaj też musieli na to długo pracować i czasami więcej niż ci, którzy mają taki zwyczajny doktorat obroniony gdzieś na uniwersytecie. To samo dotyczy sportowców, sprawności fizycznej, utrzymania właściwej wagi ciała, zdrowia. To jest codzienna praca, która powoli, krok po kroku przychodzi, przynosi coraz większe efekty, czego Tobie i sobie samej życzę. Dziękuję. Pa!